W dniu dzisiejszym udało nam się podpisać kontrakty z nowymi zawodniczkami. Jest to pani Sylwia Matuszczyk z Perły Lublin, z Mistrza Polski. Bardzo doświadczona zawodniczka. Liczymy na to, że wniesie wiele dobrego, fajnych pozytywów i będziemy po prostu korzystać z jej wiedzy. Jest też pani Wala Nestariu, która również grała w Perle Lublin. Też doświadczona do zawodniczka, chcąc po prostu rozwijać nasz klub w Superlidze. Musimy też po prostu dbać o zaplecze, o młodzież i liczymy po prostu na wsparcie tych pań, jak również zawodniczek, które u nas już mają bardzo, bardzo duże doświadczenie, które również na ten sezon 2020-2021 podpisały z nami kontrakty, umowy. Cieszymy się przede wszystkim, że naszemu głównemu sponsorowi Eurobud Grupa JKS Jarosław, panu Łukaszowi Płocicy, udało się budżet spiąć na sezon 2020-2021. Cieszymy się również z ogromnego wsparcia powiatu jarosławskiego finansowego, miasta Jarosławia, Urzędu Marszałkowskiego. Daje nam to możliwość rozpoczęcia sezonu. Myślę, że to jest wspaniała informacja dla naszych kibiców, a dla nich warto było podjąć tą decyzję, żeby ruszyć z tym sezonem, bo chyba piłka ręczna w mieście Jarosławiu to są tradycje, która ściąga chyba największą ilość kibiców, z czego my jako zarząd się cieszymy. No, myślę, że ruszamy z treningami, ruszamy z nowym sezonem. Ja mam taką nadzieję, że znajdziemy się na tak zwanym pudle. Myślę, że cele są zawsze jak najwyższe. Mam nadzieję, że gdzieś tam zagościmy w tym środku tabeli, tak jak w tamtym roku skończyły dziewczyny. Może jeszcze gdzieś ten skład nie jest taki, abyśmy grały o medale czy marzyły o Mistrzostwie Polski, ale prezesi naprawdę przedstawili fajną wizję zespołu, budowanie go długofalowo, aby gdzieś tam za te kilka lat być już naprawdę na tym topie w Polsce. Także ja swoim doświadczeniem mam nadzieję, że tutaj pomogę i tym młodszym, i całemu zarządowi, aby gdzieś ten Jarosław zaistniał w tej polskiej elicie. I działamy. Tak, Macie, by było najlepiej. Zdecydowałam się na taką, powiedzmy, zmianę i klubu, i atmosferę, ponieważ chciało mi się coś spróbować innego, nowego, dostać jakieś nowe doświadczenie, no i spróbować siebie w jakiejś innej drużynie. Mam nadzieję, że będę, że pomogę i będę wykładać się na meczach i na treningach w 100%. Nowy sezon przed nami, trudny sezon pewnie. Jak myślisz, jaki to będzie sezon? Na pewno na razie nieprzewidywalny, bo nie do końca wszyscy chyba zdajemy sobie sprawę, jak ta sytuacja dalej się potoczy, ale myślę, że jesteśmy bardzo głodne gry, tak samo my, jak i kibice, żeby przyjść w końcu na halę i zobaczyć nasze spotkania, więc na pewno będzie ciekawie. Każdemu brakuje tych emocji. Już minęły prawie 3 miesiące od ostatnich treningów, więc nie możemy się doczekać, aż już się zacznie sezon. Na pewno staramy sobie stawiać cele ambitne, więc wiadomo, marzeniem będzie medal, no, liga wszystko zweryfikuje, ale na pewno mamy wyższe cele niż tylko utrzymanie. Bardzo mi się podobał przede wszystkim ta gra tego zespołu, ta waleczność, to serce, które zostawiali na boisku, tak jak w ogóle cała drużyna wyglądała, jakby pasuje mi to i pasuje mi ta gra. Jak widzę, że to idzie wszystko w dobrym kierunku, no i przede wszystkim też zrobiłam bardzo dobry krok dla swojej rodziny, bo tu mam też, mieszkam w Rzeszowie, więc uważam, że akurat dla nas, nie tylko dla mnie, to była najlepsza decyzja. Postaram się dać wszystko, przede wszystkim siebie i pokazać tym dziewczynom może coś nowego, co jest teraz, czy to, co ja potrafię i w ogóle. I wydaje mi się, że będziemy razem przede wszystkim tworzyć ten zespół i będziemy razem chodzić na te kolejne, na te kolejne wyżyny, więc uważam, że to będzie najważniejsze. Wcześniej byliśmy Beniaminkiem, a i tak sobie nieźle radziłyśmy, a teraz właśnie zrobiliśmy jeszcze więcej wzmocnień. Także będziemy walczyć o jeszcze wyższe cele niż w zeszłym sezonie. Zaczynamy obóz prawdopodobnie od 1 lipca. Będzie na to dużo czasu. Znaczy dużo i niedużo, ponieważ przez koronawirusa wiadomo, że się rozstałyśmy aż na około 3 miesiące. Ale myślę, że spokojnie się zgramy i będzie na to czas. To będzie trudny sezon, bo tak naprawdę nie wiemy, jak to wszystko będzie wyglądało. Czy to będą mecze z kibicami, bez kibiców. Na pewno będzie się trudno grało, prawda? To będzie taka nowość. Nie przeraża cię to?
Nie, znaczy nie powiem. Z kibicami rewelacyjnie się gra na tej hali, ponieważ hala jest wypełniona po brzegi. Doping nam bardzo pomaga. Ale myślę, że mimo wszystko znajdziemy się w nowej sytuacji, a miejmy nadzieję, że może do września już będzie pełna hala. Chcemy się rozwijać i być mocniejsi, silniejsi, ale będziemy walczyć ze wszystkimi najmocniejszymi w maksymalny po prostu sposób, tak żeby pozostawić po sobie po prostu bardzo dobre wrażenia, przede wszystkim dla nas jako klubu, dla zespołu i przede wszystkim kibiców.